od imienia jubileuszu powstania pierwszej Powertowie Spółdzielni Uczniowskiej. Wydarzenie to miało miejsce 90 lat temu, a dokładnie 4 kwietnia 1927 roku powstała pierwsza Powertowie Spółdzielnia Uczniowska. Dlaczego z tej okazji spotykamy się w gimnazjum nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza? Mamy co świętować, ponieważ w tym roku szkolnym obchodzimy również 30. rocznicę działalności w Szkole Spółdzielni Uczniowskiej Karmelka. Karmelka działa prężnie i przerwanie od roku szkolnego 1986-1987, dając wiele radości i satysfakcji pracującym jej uczniom i nauczycielom. Cała społeczność szkolna czerpie korzyści zaangażowania spółdzielców w życie szkoły oraz działalności sklepiku szkolnego. Ze względu na nieoceniony wpływ na rozwój szkoły można stwierdzić, że Karmelka jest ważnym filarem i stanowi dumę naszej szkoły. Serdecznie witam Państwa, witam gości, którzy znaleźli czas i przybyli dzisiaj na naszą uroczystość. Witam brata Mariusza Miastowskiego, Barbiana Kasztoru, ojcu kapucynów. Urząd Miasta w dniu dzisiejszym reprezentuje pani Lucyna Biskup, skarbnik miasta Lubartów. Ewa Sędziwierz, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Lubartów. Witam panią Marię Kozak, radną Rady Miasta Lubartów. Witam pana Jana Leczko, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie. Witam panią Annę Bulkę, prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Witam pana Janusza Paszkowskiego, prezesa Związku Frustracyjnego Spółdzielni Pracy. Witam panią Katarzynę Kazimierską, reprezentującą Związek Frustracyjny Spółdzielni Pracy Oddział Lublin. Ja, redaktora magazynu Tęcza Polska. Witam panią Genowę Smyk, wieloletnią opiekunkę Spółdzielni Uczniowskiej. Witam pana Mariusza Radosa, przewodniczącego Rady Rodziców Gimnazjum nr 2. Witam pana Mirosława Gajewskiego, wiceprezesa Banku Spółdzielczego w Lubartowie. Witam pana Janusza Pożaka, a jest. Witam koleżanki i kolegów lubartowskich instytucji, placówek oświatowych i szkół. Jubileusz jest dobrą okazją, by sięgnąć do historii, przejrzeć stare kroniki, uporządkować dokumenty, odkurzyć zdjęcia, podsumować pewien etap. Wykonaliśmy to zadanie bardzo sumiennie i efektem tej pracy jest wydana przez nas publikacja. Książka ta przedstawia historię spółdzielczości uczniowskiej w Lubartowie od lat 20. XX wieku oraz działalność Spółdzielni Uczniowskiej Karmelka w Szkole Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 2. Publikacja jest bogato ilustrowana. Zawiera wiele pamiątkowych zdjęć, ciekawostek, cytatów. Wierzymy, że będzie to wartościowa lektura nie tylko dla pasjonatów historii spółdzielczości i dziejów naszego miasta. Wiadomo, że statek bez sternika daleko nie popłynie. W Spółdzielni Uczniowskiej takim sternikiem jest prezes spółdzielni. Prezes wybierany jest na walnym zgromadzeniu spośród wszystkich członków spółdzielni. Poznajmy panią prezes Spółdzielni Uczniowskiej Karmelka, Annę Ławtykę, która w tym roku pełni tę funkcję. Szanowni zebrani, przyjaciele Spółdzielni Uczniowskiej Karmelka. Jestem niezmiernie wzruszona, że z okazji jubileuszu 90-lecia Lubartowskiej Spółdzielczości Uczniowskiej stoję tu przed Państwem, reprezentując Spółdzielnię Uczniowską Karmelka, która pod tą nazwą, w tym budynku szkoły, działa nieprzerwanie od 30 lat. Cieszę się, że w tak zacnym gronie, razem, możemy świętować ten piękny jubileusz. To, jaka Karmelka jest dzisiaj, jest efektem pracy i zaangażowania moich poprzedników, a także licznej rzeszy spółdzielców,
którzy przez lata wkładali wiele serca w jej rozwój. Aktualnie spółdzielnia to nowoczesne przedsiębiorstwo szkolne, które bez kompleksów mierzy wysoko, odnosi sukcesy, ma bogatą historię utkaną różnymi wydarzeniami. Zielone światło zapalił nam dyrektor szkoły, pan Sławomir Stunek, który wspiera nas w podejmowanych działaniach, a my wierzymy, że jest nas dumny. Obecnie spółdzielnia liczy 74 członków, osoby o różnych temperamentach. Jak zwykła mawiać opiekunka Karmeli, pani Małgorzata Wysoczyńska, ludzi pozytywnie zakręconych, chętnych do pracy i działania. To dość spora grupa, która poprzez naukę i pracę zdobywa cenne doświadczenie, przy okazji wspaniale się bawiąc. Praca w spółdzielni przynosi nam wymierne korzyści. Uczy pracy w grupie, odpowiedzialności za nią, samodzielności, podejmowania decyzji, szacunku do pieniędzy, mądrego inwestowania i myślenia o przyszłości. Wymaga od nas zaangażowanej i kreatywnej postawy, przejawienia własnej inicjatywy. Tworzymy zgraną grupę, jesteśmy zauważani i doceniani nie tylko w naszej szkole, ale także w mieście, a nawet w całej Polsce. Czujemy się ważni i wyjątkowi pod każdym względem. Na pewno nie spoczniemy na laurach. Wierzymy, że kierując się słowami Henryka Elsenberga, życie stawia przed tobą wymagania na miarę sił, które posiadasz. Możliwy jest tylko jeden bohaterski czyn – działać. Będziemy realizować nasze cele i marzenia, a jednocześnie pisali dalsze dzieje spółdzielni uczniowskiej Karmelka. Dziękuję za uwagę. Może zaczniemy i poprosimy też jeszcze cały zarząd spółdzielni uczniowskiej, bo to będzie tak trochę więcej do nich, żeby przekazali wszystkim członkom. Po pierwsze chcemy pogratulować tak wspaniałego jubileuszu sami spółdzielni i pogratulować też, że ta spółdzielcza idea jest kontynuowana od 90 lat. I na pamiątkę i symbol taki na przyszłość, żeby nie zapomnieć, słowa są ulotne, a jakieś symbole zostają. Więc na pamiątkę chcemy przekazać teraz na ręce pani prezes coś, co zostanie i myślę, że będziecie wspominać też, że spółdzielczość dorosłych, Fundacja Spółdzielczości Uczniowskiej zawsze wspiera i wspierać będzie nasze działania. Bardzo ładny puchar z wygrawerowaną dedykacją, ale zanim do tego doszło, toczyliśmy spór z panią prezes, czy ten puchar należy na pewno z dobrym alkoholem, ja tak stwierdziłem, czy też bardziej będzie na miejscu napełnić gorzelkami, wyszło na rzeki. I wręczę ten puchar pani prezes z wielkimi podziękowaniami i gratulacjami. Właśnie w takiej formie. Pani dyrektor, proszę. Szanowni Państwo, drodzy spółdzielcy, ja bardzo, bardzo gorąco dziękuję za zaproszenie na ten wspaniały jubileusz. Gratuluję 90-lecia, 30-lecia. Gratuluję wszystkich sukcesów. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że działamy w spółdzielni uczniowskiej to są całe godziny, tygodnie, miesiące, a potem lata ciężkiej pracy, nie tylko opiekunów, ale także i uczniów. Tego wszystkiego gratuluję. Jestem przekonana, że ta tradycja w Bartowie nie zginie, że będziemy mogli obchodzić kolejne jubileusze. I na ręce pani prezes chciałabym taki drobny upominek przekazać, ponieważ spółdzielnia Karmelka także propaguje zdrowy styl życia. Kabaretu oraz dużych inwestycji gospodarczych. W
Polsce nastąpił rozwój handlu i przemysłu. To właśnie tu, w roku 1927, rozpoczyna się historia naszej pierwszej lubartowskiej spółdzielni, kiedy to uczniowie i nauczyciele otworzyli mały sklep w szkole. Początki nie były łatwe. Serwus, dziewczynka. Serwus. Co robicie? No przecież widzisz. Lepiej nam pomóż. Podaj atrament. Potrzebuję jeszcze liczydeł. Dobra, gotowe. O, to ja może przygotuję cennik. Dziewczęta, zamieć mi jeszcze posadzkę. Wszystko musi lśnić. Jutro przecież wielkie otwarcie. Zosiu, czy szyld już zawieszony? Cii, ktoś idzie. Dzień dobry, dziewczęta. Dzień dobry, panie profesorze. Jak sobie radzicie z przygotowaniami do otwarcia sklepiku? Dobrze, panie profesorze. Panno Marysiu, proszę mi podać brudion z zapisanymi cenami. Jeszcze raz muszę przeliczyć marżę. Nie może być ani za wysoka, ani za niska. Proszę, panie profesorze, czy wolno wiedzieć, o co chodzi? Otóż pragnę porównać ceny, jakie mamy w sklepiku i jakie są u handlarzy na rynku. Na przykład brudion 16-kartkowy z kratkę u nas w sklepiku złotówka, na rynku złoty 10. Bułka słodka 50 groszy, na rynku 55 groszy. Atrament mamy w cenie 2,50, natomiast na rynku jest cena 2,70. Nie wszystkich pomysł założenia spółdzielni raduje. Kupcy nie są konkurencji, no ale jakoś może ich przekonamy. Mam pomysł, panie profesorze. Przecież część towarów możemy zamawiać u naszych kupców. Niekoniecznie sprowadzać z Lublina. Albo ograniczymy asortyment. Musimy liczyć się ze zdaniem społeczności żydowskiej w Bartowie. Sukces sukcesem, ale zgoda rzecz najważniejsza. I dobre ceny. Sam pan profesor mówił. Towaru nam nie zabraknie, klientów również. A teraz do pracy, dziewczęta. Ważny dzień przed nami. To cudownie. Już nie mogę się doczekać. Jeszcze tylko ustalimy plan dyżurów i jesteśmy gotowe. Prawda? Prawda. Aha, byłbym zapomniał. Jeżeli spółdzielnia będzie dobrze funkcjonowała, za dobrą pracę, pojedziecie w maju na wycieczkę do Warszawy. Co by na to? Super. Świetnie. Co za wiadomość. I jeszcze jedno. Jeżeli zarobimy troszeczkę pieniążków, kupimy do szkoły radioaparat czterolampowy z głośnikiem. Ale musimy na to zarobić 900 zł. Ach, cudownie. Na pewno się uda. Będziemy słuchać się z radio Hanki Ordunówny. I nasze ulubieńca, Eugeniusza Rodo. A teraz zróbmy sobie pamiątkowe zdjęcie. A może uradzie na się fotografa? Prosimy o zrobienie nam zdjęcia. Czy to wyciągnie? Tutaj się naciska. Panie proszę zrobić to, by nie nie zdarzyć się, bo nie myślę, że krótko, a pyszko. Zobacz, Magala, nawet piosenko Robertowie. A czy ty wiesz, że nowy sklep Robertowy otworzyli? Gęsze! Co to opowiadasz? I to gdzie? W szkole. Towary z Lublina sprowadzają. Co to za czasy? Kto to widział? Ciekawe, jakie dają tam ceny. No to teraz pójdzie biedny żyć z sobami. Ale wiem, odpytam Rywkę. Rywka! Gdzie ta dziewczyna? Rywka! Słuchaj, Maciu. Co tam się u ciebie w szkole wyprawia? Nowy sklepik otwierają, Maciu. I ceny całkiem. Ale spokojnie, tatę. Ja tam nic nie kupowałam. Tylko oglądałam. No i jak tam jest? Ładnie, wysprzątane. Moje koleżanki tam pracują. Ale ty pamiętaj, żeby nic mi tam nie kupować. Jesteś fajny doktor. Ale jak to? Nic? Tak całkiem nic? Proszę, pozwól mi. Nie. Chcę, żeby twój biedny ojciec miał jeszcze jedno zmartwienie. Małe ta konkurencja. Nie, Pawku, nie martw się. Powtórzę też koleżankom. Nie przesadzaj, prawe. Po cóż ta awantura? Doświadczenia nie mają takiego jak ty. Takiej
pójdą, to zaraz zamkną sklep. Twojej firmie nic nie grozi. Toż wszyscy wiedzą, że u ciebie towary najlepsze po dobrej cenie. Tak, tak. Masz rację, moja żona. Ale ja tak tego nie zostawię. Rozmawiam z tym nauczycielem. Jak on się nazywa? Pan Adam? Adam? Tak, Adam Mościński, tatusiu. Racja, dziecko. Początki, jak widać, bywają różne, ale tamten czas posiadał jednocześnie swój niewątpliwy urok, niepowtarzalny, ulotny klimat. Ta atmosfera lat 20. pozostaje we wspomnieniach utrwalonych w piosence Urszuli Sipińskiej pod tytułem To był świat w zupełnie starym stylu. Posłuchajmy, zaśpiewa dla nas Klaudia Mitura. Muszarda i ocet, proszę.
Ale gdzieś się pan pcha? Proszę się nie pchać, ja tutaj pierwsza stałam. Proszę pani Halinko. Proszę pani inżynierze. Dziękuję. O matko, znowu to samo, jak tak można? Ale proszę się nie pchać, ja tutaj pierwsza stałam. Stoję i stać będę, tak? Przepraszam bardzo, ale mam kartki. Co z tego? Ja też mam kartki. I talony, pis pan na koniec. Przepraszam bardzo, że pan ostatni. Tak. To ja za panem. Proszę, przepraszam, że to jeszcze jedna pani, ale wyszła. Nie szkodzi. Nie bądź pan głupi, sam pan u nas, tamta kolejka jest nieważna. Jak to nieważna? No zwyczajnie, ta jest ważna, tamta jest nieważna. Stój pan spokojnie, nasza jest ważna. A tamta? Tamta jest nieważna. Słyszała pani? Tamta gada, że nasza nieważna. A co do pana obchodzi? Nie chce gada, nie? Gadać to sobie można, nie? Nieważne, co się gada, ale która kolejka jest ważna, nie? Nasza jest dłuższa, czyli już jest ważniejsza. No, i przede mną stoi jeszcze jedna pani, ale wyszła. O, nasza jest ważna i już. Proszę pani, a ten pan tu obok jest inżynierem, a stoi w naszej kolejce. To co, taki pan byłby głupi i stałby w swojej kolejce? Nie wygląda na głupiego. A ten pan w okularach też jest inżynierem i stoi w naszej kolejce, a jest inżynierem. Niech pan zobaczy, jakim szmotakom te rady blomy dają. Pan się licz ze słowami. A pan nasz nie strasz. Nie, nie odpowiadajmy na to głupie zaczepki. My jesteśmy mądrzejsi. Sofistyki. Jakbyś pani była mądrzejsza, to byś pani przyszła stoić w naszej kolejce. Czyli w ważnej. Ja już stoję w ważnej, drogi panie. Proszę pani bardzo, a tamta kolejka to do czego stoi? Tamta? Do niczego. A nasza? Do tego samego. Ale nasza jest ważna, proszę pana. Dobrze, to jeśli do tego samego, to jaki sens jest w tym, że stoimy do jednej kolejki? Kasy. A chociażby taki, że sobie można wybrać, który chce się stać. No i... Konkurencja jest duża, ale jest zwycięzca. Oto w dniu dzisiejszym nowa pralka prania trafia w ręce pana Zygmunta, mieszkańca ulicy Lubelskiej. Oddaję głos do studia. Panowie, nasza rzeczywistość. Wszystkim jest kartka. Ani się obejrzeliśmy, otrzymaliśmy wynalazek na miarę swoich czasów. Kartkę na żywność. Sprzedawcy zapomnieli, jak się handluje. Są teraz automatami do wycinania i liczenia kolorowych świstków. Oto uprawnione ułatwienie. Rankiem 1 sierpnia, zgodnie z obietnicą, były już w sklepach wolne, a nawet dowolne ceny. Co prawda, nie było niczego więcej. Mamy wreszcie wolny rynek od towaru. Kiedyś mówiliśmy po japońsku nagie haki. Dziś mamy też gołe półki. Maszyny stop. Kiepski zbyt towarów. Nie ma pracy dla miliona ludzi. Bezrobocie. To słowo najczęściej pojawia się w nagłówkach gazet. Przemysł budowlany i samochodowy najbardziej dotknięty tą plagą. Na szczęście nie u nas, ale w Republice Federalnej Niemiec. Stonka ziemniaczana. Ten amerykański nieproszony gość, żarłoczy żuk z Colorado, grozi zagładą polom ziemniaczanym. Do walki ze stonką zmobilizowano wszystkie środki. Najpierw brygady ochotników, teraz lotne brygady żołnierzy przypuszczają planowe natarcie. Ognisko stonki zostaje zlikwidowane. Stonka ziemniaczana, a szczególnie desantowa odmiana amerykańskiej pomocy gospodarczej, pokonana. Malutkie manko, syn nie zdał, przyjdzie na mieszkanie. Jak się da, to się załatwi. Ma się te znajomości. Władek Jagiełło załatwi bilet na Krzyżaków, królowa angielska talon na pralkę, a znajomy prokurator mieszkanie. Szybki kurs kreatywności. Obejrzyj.
muzycznym, które potrafiły każdego wprawić w dobry nastrój. Więc teraz duża dawka optymizmu w piosence pod tytułem Za każdy uśmiech twój z repertuaru Anny Jantar, którą wykona Ola Lato. Świat ma tyle a kolejne pokolenia opuszczały mury tej szkoły. Praca w spółdzielni uczniowskiej dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż dawniej. Jest ona wspomagana nowoczesną technologią, a jej członkowie biorą udział w różnorodnych konkursach, projektach edukacyjnych i kulturalnych, organizują w szkole szereg imprez i wycieczki. Podpatrzmy ich podczas pracy. Hej, Kalinka. Hej, Ania. Co porabiasz? Nie widzisz kwiatki sadzę. Wiosna się zbliża, ktoś musi się tym zająć. A ty co będziesz robić? Wiesz co, zajmę się zamówieniami. Jak skończę, to ci pomogę. Podejrzewam, że dam radę sama, ale dzięki za dobre chęci. Spoko. Cześć, Aneczka, co tam robisz? Daj spokój, robię zamówienie na sklepiku. To zamów coś dobrego. Jakieś życzenie specjalne? Mogłabyś zamówić te pyszne rodzeniki. Które? Te moje ulubione. To cię ja zajadam na tej przerwie. Co widać? Zresztą. Te polecenia przyjaciółka. No oczywiście, co w ogóle jeszcze dostępne. Już zamawiam. Tylko wiesz, Ania, wykorzystaj ten swój słynny urok osobisty. Zdarzył ci się sam. Sam. I rzuć miłym słówkiem. Ja wiesz. Załatwię ten dramat. Ty sobie żartujesz w tym momencie ze mnie? Właśnie, Kananiu, co tam będziesz się bawić. Bytych z nich ten nabaci. Kolejna się znalazła. Ej, dziewczyny, a wiadomo, co z tym biwakiem firmują? Właśnie, i co trzeba będzie ze sobą zabrać? Kiedy on w ogóle jest? Na pewno w czerwcu. Dokładnie, jeszcze nie wiemy kiedy. Ale nie martwcie się, będziemy sobie dziecko to załatwić przecież. Wiem, jak w czerwcu, to dzień dziecka. To jest znowu super pomysł. Witam, koleżanko. Hej, Ola. Hejka. Czemu nie było cię w piątek? I co tam w ogóle ze sobą chowasz? W zasadzie to ja właśnie po to. Po co? Bo muszę wam coś powiedzieć. No to mów, a nie trzymasz się tej niepewności. To miała być niespodzianka. Niespodzianka mówisz? No mów. My lubimy cię. A więc, mam przyjemność ogłosić wam, że nasza Karmelka zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na... Na co? Na najlepszą spółdzielnię w kraju! Wow! No, a czego się spodziewaliście? Od razu było wiadomo, kto zajmie pierwsze miejsce. A gdzie byłeś odebrać tę nagrodę? W Krakowie, ale to nie wszystko. Oprócz pucharu dostałyśmy jeszcze aparat. Na zęby? Boże, ty głupia jesteś. Ej, laski, to ja mam świetny pomysł. Zorganizujmy z tej okazji noc w szkole dla Karmelkowiczów. No to na co czekasz? Już chcę się wydać, panie Wysoczyński. Co ona na? Chodź pan na zewnątrz, spytamy się, co o tym sądzi. A może jakieś magiczne słowo? Czary, czary. Czary. Ej, dziewczyny, a z Krakowa przychodzą jeszcze suchar. Chcecie go usłyszeć? Nie. Ale i tak nam to powie. A więc, jak nazywa się wychudzony piesek? Anoreksio! Nie mów tego nigdy więcej, nikomu nie. Ola! A widziałaś ten ostatni odcinek 19+? Widziałam! Polska, jak mi to szkoda! A Iluś chce wrócić do Joli! Dziewczyny, może
toczy się codzienne życie w karmelce. Czasy się zmieniają, jednak zapał, ciężka praca i marzenia ciągle napędzają tę machinę znaną nam dobrze jako karmelka i nie dają jej zwolnić przez kolejne lata działalności. To pozwala nam patrzeć w przyszłość optymistycznie i z nadzieją, że złudzenia uczniowska będzie jeszcze długo naszą dumą, chlubą i radością. Szanowni Państwo, część oficjalna nabiera końca. Teraz przyjdzie nam tylko i wyłącznie.